celach takich przebywają również starsze samiczki w dzień. Chodzi mi o to, żeby nie kojarzyły się między sobą, bo mam kilka samiczek, które nie uczestniczą w dłuższych lotach. Są to samiczki ze szczepu Jansen, w krzyżówkach z gołębiami Hoben, Jostone czy Verstrete. Te Janseny spisują się lepiej, ale w czystości raczej spisują się dobrze przy lotach łatwiejszych i krótszych. W tej chwili znajdujemy się w jednej z trzech części gołębnika lotowego samiczek. Jak widać, samiczki w dzień, te starsze, dwuletnie i starsze, przebywają w dzień w celach, na miskach. Po prostu odpoczywają i nie myślą o łączeniu się w pary. Jeżeli są loty krótkie, latają wszystkie gołębie, no to wtedy ich nie zamykam. Ale powiedzmy od 7 czy 6 lotu zostają zamykane w tej części. System drzwi przesuwnych umożliwia mi dzielenie gołębnika jednego na trzy części. Mamy tutaj w tym gołębniku samiczkę szczepu Hoben Jansen. Jest to samiczka bardzo dobra, już jako roczna. Miała 2 czołowe konkursy, jako dwuletnia miała 10 konkursów. W ubiegłym roku jako trzyletnia miała 13 konkursów i zajęła pierwsze miejsce w oddziele wśród lotników i piąte miejsce, przepraszam, w okręgu. Jak znowu widać po skrzydle, samiczka ma pełne skrzydło, pomimo tego, że się prawie sezon kończy. Jak wspominałem już wcześniej, jest to metoda Wiktora Fabry. Samiczka jest na szklanym oku, niebieska białolotka. Trzech jej braci również bardzo pięknie latało. W tej chwili są już w gołębniku hodowlanym. Były, zajmowały czołowe miejsca w kategoriach A, B i C w okręgu i w regionie. Mamy w tej chwili kolejną samiczkę. Jest to samiczka półsiostra tej niebieskiej białolotki, która w połączeniu z Hubenem Jansenka latała wszystkie loty. A ta w połączeniu z samczykiem Verstrete z linii Bolide lata głównie najlepiej loty do 350 km. W ubiegłym roku z 5 ostatnich lotów do kategorii A zdobyła koeficjent 12,51. Dało jej to pierwsze miejsce w okręgu Zielona Góra i piąte miejsce w regionie 6 Poznań. W tym roku samiczka ta ma już 4 dobre konkursy. Może nie tak dobre jak w ubiegłym roku, ale ma z tych 4 lotów koeficjent około 25. Jeżeli ma jeszcze 2 loty do końca sezonu, jeżeli by jeszcze raz dobrze siadła, no to może mieć w A za 2 lata jako samiczka około 40 w A, czego bym sobie życzył. Mamy w tej chwili samiczkę siostrę tej poprzedniej, z tej samej, po tych samych rodzicach. Ta samiczka, pomimo tego, że jest tego samego połączenia, lata również dobrze loty do 700 km. W tym roku może być u mnie w drużynie lub w B, lub w C. Do C ma koeficjent około 13, do B ma nieco więcej, no bo tam jeden lot jest więcej, nie? Mamy kolejną samiczkę, bardzo drobna, bardzo delikatna. Jest to samiczka z linii Hoben Verstrete. Z Verstrete pochodzi z gołębia Uno. Gołąb ten był bardzo dobrym lotnikiem u Verstrete. Zdobył 7 pierwszych miejsc. Samiczka ta w tym sezonie z 2 kolejnych lotów z miejscowości Telget 580 km zajęła odpowiednio 3. i 8. miejsce w oddziele w konkurencji około 3000 gołębi. Jesteśmy przed gołębnikiem pośrednim. W tym gołębniku pośrednim znajdują się w dzień samiczki od wdowców. Niektóre samiczki lotowe. Siedzą one na siodełkach daszkowych z pionowymi przegrodami. Na dole mają kraty metalowe. Z prętów
pręty są oddalone od siebie około 5 cm. Na tych prętach no, bardzo niewygodnie jest samiczkom w ogóle siedzieć, a o wabieniu raczej nie może być mowy. Do tego gajemnika przenoszone są samiczki z gniazd. Samiczki w gniazdach w dzień nie piją wody. Przenoszone są do tego gajemnika, w którym na 15 minut przed oblotem wstawiana jest czysta woda, żeby gołębie się mogły napić, ale to tylko w dniach, gdzie upały, powiedzmy po południu, dochodzą do 30 stopni, jest parna pogoda. W tej chwili mamy tą wilgotność ponad 50%, czuć to na skórze i gołębie mają pragnienie. Bez napicia się wody obloty są mało skuteczne. Samiczki, zarówno samczyki, jak i samiczki mają ochotę do latania. Kiedyś, jeżeli nie poiłem gołębi przed oblotem, przy takich upałach, po 10-15 minutach potrafiły siedzieć na polach, na drzewach, na obcych dachach i oblot był nieskuteczny. Od tamtego momentu, od 2003 roku, postanowiłem, że nie będę miał oblotów o godzinach z góry wyznaczonych, tak że gołębie mogą u mnie latać i o 17, i po 19. I wyniki wskazują na to, że no raczej im to nie przeszkadza. Jedynie rano, wiadomo, rano jest zawsze chłodniej. Przychodzę do gołębi, wstaję o 5:30, przychodzę po 5 minutach, już jestem w gołębniku. Wypuszczam samczyki, sprzątam w gniazdach. W tej chwili no, jest nieposprzątane, dlatego że dzisiaj samczyki wdowce miały oblot. Po prostu nie miałem czasu, żeby w tych celach posprzątać. Ale tak to sprzątam w celach codziennie u samiczek, u samczyków dwa razy dziennie. Jedynie mutki mają niesprzątane w ogóle, tylko z dwóch powodów. Jeden powód to jest ograniczony czas, a drugi powód to jest taki, że po prostu jeżeli w takich warunkach ekstremalnych gołębie młode nie chorują, to znaczy, że są zdrowe, a jeżeli pojedyncze gołębie są chore, no to wtedy zostają usuwane. I w następnym sezonie, jeżeli przechodzą już do bardziej sterylnych, takich czystych warunków, no spisują się doskonale. Może powiemy coś o karmie. Tutaj mamy taką karmę, w której jest dużo soi, słonecznika łuszczonego, konopi. Po prostu ziaren takich, które i podniecają, i są pomagają gołębiom lepiej lecieć. Może i skuteczniej, są bardziej twarde, wytrzymałe, może i szybsze. Ta karma stosowana jest u mnie od środy do piątku w karmie do 10%. Po prostu na początku jest tego mniej, 5%, później stosowana do 10%. Karma ta jest z firmy Beyers. Młode gołębie mają do połowy pełne ściany, od połowy do góry mają siatkę. Jest to dla mutków dobre, ale zauważyłem, że nie jest to dobre przy oblotach gołębi, szczególnie samiczek. Widzą na oblocie inne gołębie, po prostu muszę je w części jednej zamykać, a na przyszły sezon, bo w tym sezonie już nie będę tego robił, na przyszły sezon zrobię tutaj rolety, zlikwiduję ten wylocik ma do wypuszczania takie szybki, przez szybki gołębie wylatują i to zarówno te, które już latały, jak i te, które nie latały. Po prostu jeżeli gołąb przez siatkę widzi otoczenie, uważam, że powinien bez problemu wrócić do gołębnika. Chodzą tutaj górą, wskakują. To jest typowy wylot belgijski z szybkami na bok. Jak już przedtem wspomniałem, pokażemy w tej chwili kilka gołębi rozpłodowych. Jest to ciemna samiczka z linii Hoben. Z gołębia wywodzi się Lincoln. Brat tej samiczki był lotowany u kolegi. Zdobył w kategorii C pierwszego lotnika w regionie 6 Poznań w 2003 roku. U mnie również z tej linii gołębie się dobrze spisują. Jak już przedtem wspomniałem, dwa gołębie z samiczki niebieskiej z Jansen Verstrete w połączeniu z synem tej samiczki były u mnie w drużynie w Młodzikach, która zdobyła drugie miejsce w okręgu. W tej chwili mamy również samczyka z linii Hoben. Jest on ojcem i dziadkiem wielu doskonałych moich gołębi. Z tego samczyka gołębie latają
bardzo dobrze od kategorii A do kategorii C. Jak już przedtem wspomniałem, moje gołębie jako sześcioletnie, w tym syn tego samczyka, w ubiegłym roku był u mnie w drużynie w kategorii A i w kategorii C. Nie są to jakieś na skalę krajową wyniki, ale w C w granicach 30, czy w A w granicach 32, myślę, że to są wyniki nie takie złe. Inny samczyk z tego samczyka był w 2003 roku piątym lotnikiem w kategorii C w regionie. Za 2003 i 2004 rok miał koeficjent w C52 i był 19 w Polsce na wystawie ogólnopolskiej. Tutaj mamy w tej chwili samczyka z Verstrete, z hodowli Verstrete, z Lincolna, nie z Lincolna, przepraszam, przejęzyczyłem się, z Bolide. Jak już przedtem wspominałem, na gołębniku lotowym mam tam kilka gołębi z tego gołębia, obecnie z Belgii, z ostatniego lotu. Najlepszy ptak mojej hodowli w tej chwili nie powrócił. W tej chwili mamy płową samiczkę, jest to Jansenka z gołębi Pita Mandersa. Jest ona matką kilku moich dobrych gołębi, w szczególności czerwonego Jansena, którego przedstawiałem poprzednio. Jest ona w tej chwili w trakcie pierzenia, w końcowej fazie hodowania młodzików. Trudno jest cokolwiek dla siebie zostawić, jeżeli gołębie dobrze lecą. Zapotrzebowanie na mutki wtedy jest duże. Także gołąb ten został przeze mnie właściwie nie kupiony, tylko podarowany przez kolegę pruskiego. Jest to kolejny gołąb z linii Jansen. Jest to samiczka niebieska, właśnie z Mandersów. Córka jej w ubiegłym roku, jak już wspomniałem, z 5 ostatnich lotów do kategorii A zdobyła 5 konkursów, łączny koeficjent 12,51. Inna córka, rok starsza, w połączeniu z Hubenem, zdobyła najlepszego lotnika oddziału 5 lotnika okręgu, zdobywając 13 konkursów. Inne gołębie również dobrze się spisują, zarówno wnuki, nawet prawnuki jeszcze lecą doskonale, zdobywając miejsca w pierwszej dziesiątce w oddziale.